Wow, ile tu popsutych lalek! Jak zamienić je w oceaniczne postacie i stworzyć romantyczną, sylenią historię? Obejrzyj nasz nowy filmik! Ta rudowłosa wygląda zupełnie jak Arielka. Zróbmy dla niej top z piankoliny. Weź kawałek piankoliny i uformuj z niej wałek. Potnij go nożyczkami, aby powstały małe paseczki. Złącz po 4 paseczki ze sobą i ściśnij je w ten sposób. Zrób drugą część w ten sam sposób i złącz je. Owiń kolejny pasek wokół jej ciała i nasz top jest gotowy. A teraz zróbmy ogon z glinki rzeźbiarskiej. Dobrze ugnieć kawałek i uformuj ogon. Zrób otwór na górze. Połącz ciało i ogon i zakryj złączenie kawałkiem gliny. Stwórz łuski wykałaczką. Nie zapomnij dodać podwójnej płetwy na końcu ogona. A teraz kolory. Weź 2 odcienie farby akrylowej. Pomaluj ogon jednym odcieniem i zrób matowy pas i płetwę. A co jeśli Arielka zgubi się gdzieś w oceanie? Pomalujmy płetwę klejem świecącym w ciemności. Przyozdób jej kucyk cekinami. Florek z radością wita Arielkę. Znów wróciła na dno oceanu. Sebastian rozśmiesza wszystkich swoimi dowcipami. Ale jej młodsza siostra najbardziej za nią tęskniła. Jak fajnie znów być w towarzystwie swoich najlepszych przyjaciół. A tą lalkę zamienimy w króla Trytona. Zetrzyj rzęsy i eyeliner acetonem. Odetnij tę marną fryzurę. Zrób nową ze śnieżnobiałej waty. Zwiń trochę waty na brwi. Przyklej gęstą brodę i wąsa z waty. Odetnij kawałki złotej taśmy dekoracyjnej i zrób szerokie bransolety na rękach. Do ogona znów użyjemy glinki. Nanieś wzór na płetwę wykałaczką. Zwiń kawałek glinki i przymocuj go jako pas. Nasz morski bóg jest gotowy na malowanie. Pomaluj ogon 2 odcieniami farby akrylowej, tak jak u Arielki. Teraz Tryton potrzebuje swoich rekwizytów. Narysuj koronę na tekturze. Wytnij ją, pomaluj na złoto i przymocuj ją do głowy. Zrobimy trójząb z grubej tektury i wykałaczki. Pomaluj obie części na złoto za pomocą gąbki. Nanieś klej i posyp brokatem. Król Tryton rządzi oceanicznym królestwem, ale czy ochroni swoją córkę Arielkę? Nadchodzi burza. Urszula zakleła wszystko swoją magią. Mała syrenka przyszła powiedzieć swoim przyjaciołom, że dno oceanu już nie jest bezpieczne. Wszyscy mówią o złowieszczej Urszuli. Nadal mamy sporo lalek. Którą zamienimy w Urszulę? Ta ma szaloną białą fryzurę. Idealnie się nada. Potrzebujemy samoschnącej glinki rzeźbiarskiej, narzędzi do modelowania i pojemnika z wodą. Zmocz kawałki materiału, wyciśnij nadmiar wody i owiń w niego glinkę, żeby nie zaczęła wysychać. Odetnij kawałek glinki narzędziem modelującym i zacznij formować lalkę LOL. Teraz oddziel 6 identycznych kawałków. Zrób z nich macki. Dodaj przyssawki i stwórz odpowiednią fakturę modelującym narzędziem. Przyczep macki do ciała. Wygładź złączenia i zabierz się za szczegóły. Kreatywnie powyginaj macki. Wygładź wszystkie grudki pędzlem. Dodaj kilka linii narzędziem i gotowe! Przejdźmy do góry lalki. Zrób gorset i przymocuj go w talii. Wygładź grudki i zostaw do wyschnięcia.
W międzyczasie zetrzyj oczy acetonem. Teraz pomaluj skórę i wnętrze macek lawendową farbą akrylową. Zrób czarny gorset i dół. Pomaluj oczy. Nanieś zielone cienie na powieki. Zrób kruczoczarne źrenice. Dodaj eyeliner i padające światło na oczy. Te złowieszcze brwi wyglądają, jakby zaraz miało wydarzyć się coś złego. Dodaj cienie szarym cieniem do powiek. Pomaluj usta na jaskrawo-czerwono i dodaj pieprzyk pod dolną wargą. Nanieś punkty światła na mackach białą farbą akrylową. Ta fryzura już swoje przeżyła. Uczesz włosy, wytapiruj je i zabezpiecz lakierem. Weź sztuczne rzęsy i przetnij je na dwa kawałki. Przyklej je do oczu i pomaluj tuszem. Paznokcie Urszuli będą czerwone, tak jak w filmie. Dodajmy jej akcesoria. Zrób kolczyki z piangoliny. Zrób dwa wałki i zwiń je ze sobą. Podziel je na dwa kolczyki i przyklej do uszu. Zrób też naszyjnik. Przyklej go do nitki i załóż. Urszula jest gotowa na swój złowieszczy plan stworzenia chaosu w oceanie. Zobacz, jak kontroluje te perły. To na pewno sprawka czarnej magii. A oto składniki na eliksir. Kociołek pełen gotującej się mikstury. Ten, dla kogo gotuje ten eliksir, znajdzie się w kłopotach. Urszula coś knuje, a jej złowieszcza magia roznosi się na całe królestwo. Weźmy kolejną lalkę i zamieńmy ją w piękną syrenkę. Zacznijmy od włosów. Owiń różowe pasemko dookoła kucyka. Weź dekoracyjne muszelki. Pomaluj usta na różowo. Dodaj błyszczące cienie w postaci brokatowego kleju. Przyklej plastikowe kwiatki jako top. Weź dwa cekinowe ogony od starych breloczków i sklej je ze sobą. Przyklej wstążkę do lalki. Odetnij nadmiar materiału i złącz ogon z tułowiem. Przyozdób boczne złączenie niebieskimi kryształkami. Syrenka zauważa Florka. Czy jest tu gdzieś Arielka? Dziewczyny mają sporo do przegadania, bo Arielka bardzo chce wyjść na brzeg. A teraz zróbmy księcia Eryka. Potrzebny nam będzie chłopiec Lol. Pomaluj mu włosy na czarno. Mały Eryk pomoże nam zszyć ubranko. Już przyniósł nam mini zestaw do szycia. Zacznijmy od koszuli. Odrysuj Eryka ołówkiem i wytnij dwie części. Przypal krawędź zapalniczką. Zszyj części ze sobą. Ta królewska koszula wygląda świetnie na naszym księciu. Zróbmy spodnie z grubego, ciemnozielonego materiału. Odrysuj lalkę i zrób nacięcia. Zszyj obie części ze sobą wzdłuż krawędzi. Zawiąż satynową wstążkę wokół pasa. Pomaluj mu buty na czarno. Książę Eryk jest gotowy na podbój mórz na swoim statku. Chodzi po pokładzie i marzy o swojej ukochanej, która mu umknęła. Ale jedyne, co widać z wysokiego masztu, to woda. Nagle morze robi się wzburzone i zaczyna się sztorm. Zły czar Urszuli dosięgnął statku. Buja się na prawo i lewo, aż się przewraca, a nasz książę zaczyna się topić. Znalazł się na dnie morza i stracił przytomność. Arielka zauważyła Eryka i ruszyła mu na pomoc. Pomaga mu dopłynąć do brzegu. Syrenka nie mogła znaleźć sobie miejsca w oceanicznym królestwie. Śpiewała piosenki o prawdziwej miłości i marzyła, że chociaż raz znajdzie się wśród ludzi, którzy mają nogi zamiast płetw. Czuła się nieswojo i nudziła się na dnie oceanu. Ale surowy ojciec Arielki nie pozwalał jej podpływać do brzegu, gdzie mieszkali ludzie. Wiedziała, że zła Urszula żyła w wąwozie, więc podpłynęła do niej z nadzieją. Wiedźma powiedziała jej, że spełni jej marzenia i że pozna swojego przystojnego księcia. Ale wszystko ma swoją cenę, więc zabrała Arielce jej piękny głos.
Syrenka poznała księcia, a ich miłość była tak mocna, że zły czar wiedźmy od razu prysł. A Arielka i Eryk żyli długo i szczęśliwie. Prawdziwa miłość zawsze pokona zło. Jeśli podobała Ci się ta opowieść i nasze pomysły, kliknij kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić żadnych nowych filmików.